Letnia ofensywa Hołowni. Ujawniamy plany weekend z lot ruchu Polska 2050. Liderzy Hołowni w wakacje chcą odwiedzić 380 powiatów. Liderzy Polska 2050 Szymona Hołowni przechodzą w tryb letniej kampanii. W 2 miesiące chcą objechać cały kraj i odwiedzić wszystkie 380 powiatów, dowiedziała się interia.pl. Zanim to jednak nastąpi, już w ten weekend odbędzie się pierwszy zlot ruchu Polska 2050, który zainauguruje całą akcję. Zlot ruchu Polska 2050 potrwa 3 dni, a rozpocznie się w najbliższy piątek 18 czerwca w Warszawie. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie działaczy społecznych, ekspertów, polityków i samorządowców wszystkich filarów ruchu Polska 2050. Wcześniej nie było to możliwe, bo tak naprawdę Polska 2050 wyrosła w trakcie kampanii prezydenckiej, która odbywała się w warunkach pandemicznych. Punktem kulminacyjnym zlotu ma być sobotnie wystąpienie Szymona Hołowni, lidera ruchu Polska 2050. Tego dnia na polu Mokotowskim, o godzinie 10, mają spotkać się członkowie ruchu. Organizatorzy na razie milczą na temat gości specjalnych, choć można spodziewać się niespodzianki. W wydarzeniu będzie mogło wziąć udział do 250 osób. Co znajdzie się w wystąpieniu Hołowni? Jak słyszymy, ma się ono składać z dwóch części, podsumowanie tego, co w ciągu 1,5 roku budowania społecznego ruchu już się udało, a także zapowiedź planów na przyszłość. Hołownia ma też zwrócić uwagę na zmieniające się nastroje społeczne, których konsekwencją jest letnia ofensywa Polski 2050. Tym wydarzeniem zainaugurujemy dużą akcję, cykl naszych spotkań, które będziemy odbywać przez całe wakacje. Planowaliśmy to od 2 miesięcy, mówi nam posłanka Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 Szymona Hołowni. Ofensywa zakłada dość zaskakujący motyw przewodni. Będzie ona odpowiedzią na sztandarowe hasła prezydenta Andrzeja Dudy z ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, kiedy to powtarzał, że jako jedyny prezydent odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. Hołownia i jego sympatycy chcą pokazać, że tak jak Duda, są w stanie odwiedzić 380 powiatów w całej Polsce, ale dużo szybciej, w perspektywie jednych wakacji, a nie całej kadencji. Letnia kampania akcja, nazywana letnią kampanią, zostanie zainaugurowana w ten weekend. Członkowie, a przede wszystkim liderzy ruchu Polska 2050 zadeklarują, że w ciągu 2 miesięcy, w lipcu i sierpniu, odwiedzą wszystkie powiaty. Ofensywa, jak przekonują działacze Polski 2050, nie jest związana ze wzmożoną aktywnością w ostatnich tygodniach Rafała Trzaskowskiego i jego kampusem Polska Przyszłości, ani odpowiedzią na objazd po kraju premiera Mateusza Morawieckiego w związku z ogłoszeniem Polskiego Ładu. Trudno jednak nie dostrzec analogii, bo Hołownia, chcąc czy nie, dołącza tym samym do politycznej trupy, która przez wakacje będzie jeździć po kraju. Na razie politycznych planów na ten czas nie zaprezentowały formacje PSL Koalicji Polskiej i Lewicy. Która strategia okaże się korzystniejsza? Okaże się prawdopodobnie na początku września. Tymczasem sztabowcy Polski 2050 zapewniają, że finał całej letniej kampanii będzie miał miejsce pod koniec wakacji. Jak słyszymy, odbędzie się z impetem. Zanim jednak żółte barwy wyruszą w Polskę, młodych działaczy czeka pierwszy zlot w Warszawie. Ze względu na obostrzenia pandemiczne większość jego punktów odbywać się będzie w formule spotkań zamkniętych. Sobotnie spotkanie, na którym przemówienie wygłosi Hołownia, będzie otwarte dla publiczności, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Autor: Łukasz Szpyrka.